Mamy tutaj dwie zielone kulki i trzy fioletowe kulki. Ile jest tutaj razem kulek? Dwie zielone kulki, dodać trzy fioletowe kulki, to się razem równa pięć kulek. Wszystkich razem kulek jest pięć. Możemy je policzyć? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Co się stanie, jeżeli zrobimy z tymi samymi liczbami coś trochę innego? Zacznijmy od pięciu kulek. Policzmy, czy jest ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. I zabierzmy z tego dwie kulki. Odejmijmy dwie kulki z tych 5. Zabieramy jedną, zabieramy drugą. I co nam zostaje? Zostaje nam 1, 2, 3 kulki. Równa się 3. I pewnie już zauważyliście, jakie zachodzą tutaj zależności. 2 dodać 3 równa się 5. Ale jeżeli zaczniemy od 5 i zabierzemy 2 kulki, to zostaną 3 kulki. Spójrzcie, jak to dodawanie jest zapisane, i spójrzcie, jak zapisane jest to odejmowanie. 2 dodać 3 równa się 5, 5 odjąć 2 równa się 3, 5 odjąć 2 równa się 3, ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli zacznę od 5 i zabiorę z nich 3, 1, 2, 3, to co zostaje? Zostaje jedna kulka, druga kulka. Zostają dwie kulki. Można też przeczytać te odejmowania tak: 2 dodać 3 równa się 5 i 3 dodać 2 równa się 5. Widać to w tym pierwszym dodawaniu. To dodawanie jest innym sposobem powiedzenia, że 5 odjąć 2 równa się 3 albo że 5 odjąć 3 równa się 2. Przyjrzyjcie się dobrze tym trzem równaniom. Bardzo ważne są zależności pomiędzy nimi. To bardzo ważna idea w matematyce. Jeżeli dodamy dwie liczby i w wyniku tego dodawania otrzymamy inną liczbę, to jeżeli weźmiemy tę liczbę będącą wynikiem dodawania i odejmiemy od niej którąkolwiek z tych dwóch, to w wyniku odejmowania otrzymamy drugą z tych dwóch liczb.